Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was piczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i Boganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto słowo Pańskie. Jeszcze wczoraj i dzień wcześniej, w Wigilię, wieczorem, śpiewaliśmy kolędy, łamaliśmy się opłatkiem, przy choince były prezenty i... Zgromadziliśmy się w gronie rodzinnym, wśród bliskich. To takie święta rodzinne, takie ciepłe. A dzisiaj, pierwszy dzień, można by powiedzieć zaraz po Bożym Narodzeniu, a jednak drugi dzień oktawy niektórzy mówimy, też mówimy drugi dzień świąt jakże nieświąteczne, jakże trudne słowa. Szczególnie, gdy słyszymy, że brat wyta brata na śmierć, ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom, śmierć ich przyprawią. Jak to możliwe? Czy Kościołowi się coś nie pomyliło? Czy to nie jest jakiś nietakt, żeby akurat w drugi dzień Oktawy, w drugi dzień świąt, taki tekst i od razu świętego Szczepana wrzucać? Myślę, że nie. Prawda o tym, że Bóg przyszedł nas ratować, jest szersza niż o tym, że tylko jest tym, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam doświadczenie bliskości z Bogiem, przez to, że stajemy się dziećmi Bożymi. To doświadczenie, że Bóg jest tak bardzo bliski, tak bardzo kochany, że jest takim bezradnym dzieckiem oddanym w nasze ręce, jest tylko jedną częścią. Tejże prawdy. Druga część jest też taka, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby nie tylko nas zaprowadzić do domu ojca, ale żeby umrzeć za nasze grzechy, żeby umrzeć po prostu. I też zaprasza nas na drogę, którą sam wyznaczył. Jeżeli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech się zaprze samego siebie i niech mnie naśladuje. To znaczy, niech, nie, niech umiera dla swoich grzechów. To jest dzisiejsza tajemnica dzisiejszego dnia. Żeby zdobyć wieniec zwycięstwa w niebie, potrzeba stanąć w zawodach. Potrzeba tracić siebie. Przyjąć taką postawę wyrzeczenia. Kiedy Duch Święty najbardziej stępuje? Wtedy, kiedy najbardziej Go potrzebujemy. Kiedy przeżywamy... Największą ciemność. Święty Szczepan, Stefanos, znaczy wieniec, po grecku znaczy właśnie wieniec zwycięstwa. On otrzymał ten wieniec zwycięstwa w momencie, kiedy przechodził z tego świata do wieczności. Miał łaskę stanąć przed Sanhedrynem jako jeden z siedmiu diakonów. Czyli tych, którzy którzy apostołowie wyznaczyli do obsługi stołów, do pomocy biednym, szczególnie wdowom, oni byli pełni mocy, pełni ducha świętego, pełni Bożej Miłości, i ta miłość objawiła się w, szczególnie też w mądrości, której nie mogli sprostać uczeni w piśmie, faryzeusze, najmądrzejsi przedstawiciele. Narodu wybranego, którzy prze przeciwko Szczepanowi stanęli razem, a Szczepan stał jakby sam. Nikt po jego stronie w obronie nie stanął. Stanął tylko Paraklet, Duch Święty. I wtedy, kiedy nie mieli już żadnych argumentów, użyli jednego argumentu argumentu siły. Zatkali sobie o uszy, zaczęli zgrzytać zębami i go wyrzucili po to, żeby go kamienować. Obrzucali go takimi. Mieniami, które były odrzuceniem. A natomiast On, podobnie do Pana Jezusa, modlił się za nich. I zobaczył niebo otwarte. Niebo otwiera się przed nami, kiedy naśladujemy Chrystusa, kiedy naśladujemy w tym momencie, kiedy nie dajemy się złu, nie dajemy się sprowokować do zła. Kiedy jesteśmy prowokowani różnego rodzaju myślami, uczuciami, żeby źle o nich myśleć. No, trudno sobie wyobrazić sytuację gorszą, kiedy jest otoczony zewsząd, nieprzyjaciółmi. Przyjaciele gdzieś daleko są, nie ma przyjaciół. I nagle y, wszyscy przeciwko jednemu, za co? Za to tylko, że mówił prawdę, że nie mogli na to prawdę odpowiedzieć żadnymi. Sensownymi argumentami. Mówił o tym, że rzeczywiście Jezus Chrystus jest Chrystusem, czyli jest Mesjaszem. I w tym momencie był też Szczepan, myślę, kuszony do tego, żeby no, pomyśleć o nich źle. Natomiast naśladując Chrystusa, modlił się. Modlił się bardzo pięknymi słowami, które myślę, że dzisiaj warto nosić w swoim sercu. Powiedział. Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy, i potem powiedział: Panie Jezu, przyjmij ducha mego, i na koniec, Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Piękne słowa. Słowa pokazujące, że naprawdę narodził się dla nieba, że niebo przed nim się otworzyło. My, żebyśmy mogli się przygotować do tych naszych bożych narodzin. To nie tylko mamy się otworzyć na drugiego człowieka, też tego, który jest miły, przyjacielski, rodzinny, ale szczególnie na człowieka, który mnie najbardziej zranił i mieć odwagę, siłę powiedzieć Bogu: Panie, nie poczytuj mu tego grzechu, przebacz mu. Nie chcę się mścić, chcę tej osobie dalej błogosławić. Daj łaskę przemiany serca. Prawdopodobnie, dzięki tej modlitwie szaweł późniejszy święty Paweł. Z tego prześladowcy, dzięki no właśnie takiemu świadectwu, być może otworzyło się gdzieś tam w sercu taką małą szczelinę, przez którą światło pod damaszkiem szawła tak oświeciło, że przestał na trzy, przez trzy dni nic nie widział, tylko usłyszał wcześniej. Szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pan Jezus utożsamił się też z tym Szczepanem. Pan Jezus nadal cierpi w Kościele, bo wiemy, że w wielu krajach chrześcijanie za to, że przyznają się do Chrystusa są nie tylko prześladowani, ale wręcz zabijani. Rocznie jakieś 100 tysięcy chrześcijan jest zabijanych z powodu Chrystusa. Pamiętajmy dzisiaj o takich krajach jak kraje komunistyczne, szczególnie Korea, Korea Północna, czy kraje arabskie, muzułmańskie, wiemy, że na przykład w Arabii Saudyjskiej nie ma żadnego kościoła, żadnej kaplicy. Za uczestnictwo we mszy świętej grozi kara. Policja religijna wyszukuje tych, którzy uczestniczą we mszy świętej, surowo karze. Wręcz może nawet być kara śmierci za to. Dzisiaj dziękując Bogu za to, że w Polsce możemy przeżywać naszą wiarę w pokoju, Jednocześnie też nie chcemy się uśpić, bo też może się zdarzyć, że z sytuacji takiego uśpienia my wycofujemy się, nie dajemy świadectwa. Bardzo często ludzie się skarżą, że są jakoś, czują się osamotnieni, w dawaniu świadectwa w swoich miejscach pracy, czy w szkołach, czy na uczelniach, chociaż prawdopodobnie w tychże środowiskach większość stanowią ludzie, związani z Kościołem katolickim. A jednak, gdy się patrzy tak na zewnątrz, wydaje się, że tylko niewielu ma odwagę przyznać się do Kościoła, przyznać się do Chrystusa. I, I to jest też znak dla nas, że coś jest w naszej religijności, naszej wierze do uzdrowienia. Dzisiaj właśnie bije dzwon, godzina 12. Może to jest dzwon przebudzenia dla każdego z nas, że to jest czas kiedy będziemy też pod koniec życia sądzeni z tego, jak przyznawaliśmy się do Chrystusa. Jeżeli ktoś się do mnie przyzna, to ja się do Niego przyznam. Jeżeli się nie będzie ktoś przyznawał do Chrystusa w sytuacji, kiedy będzie taka próba wiary, no to też będzie zagrożone Jego życie wieczne. Przebudźmy się z tego takiego miłego rodzinnego klimatu pan Jezus zaprasza, żebyśmy wyszli do dawania świadectwa, żebyśmy zdobywali ten wieniec zwycięstwa. Niech święty Szczepan nas w tym wszystkim wspomaga, abyśmy w momencie śmierci narodzili się. Niech Chrystus będzie uwielbiony, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.